dobry. Dzień dobry. Dzisiaj oficjalnie witamy już Państwa na Zadupiu. Brawo. I będziemy robić rzeczy. Jak zawsze. A tu chciałam pochwalić Ardianka, że tak ładnie zrobił napis i siedział wczoraj bardzo długo i go robił. Kto by pomyślał, że wypalarka z Akszona nie będzie chciała za bardzo wypalać drewno. Ale udało się, więc oficjalnie jesteśmy. Update glicyniowo-wisteriowy. Duża jest spoko, ma się dobrze, a mała niestety... niestety nie. No ale z tym się liczyłam, bo jak ją wykopywaliśmy, to... to co? No to było nam ją bardzo ciężko wykopać i pewnie trochę korzeni uszkodziliśmy. No ale chociaż ta duża się ogarnia. Idę zobaczyć jeszcze różę, jak tam i rododendron, różanecznik. Też spoko, widzę tylko, że tu góra jej trochę przywiędła, ale to się obetnie najwyżej. A reszta wygląda w miarę okej, okay, dobra i ten nieszczęsny różanecznik, on wygląda najgorzej z tego wszystkiego. Ja nie wiem, czy coś z niego będzie. Te różaneczniki to są takie trudne w sumie w ogarnięciu. Moi rodzice mają takie stare pod domem u nas i no mają prawie 27 lat, 28 jakoś tak. No, także też z nimi mają problemy. No, ale zobaczymy. Może ten też się ogarnie. A z takich innych rzeczy to założyliśmy dzisiaj hamak wreszcie. Musimy kupić jeszcze drugi, bo to w ogóle była taka misja w zeszłym roku, jak tutaj przyjechaliśmy pierwszy raz. To, znaczy nie pierwszy, no. Któryś tam z rzędu, to stwierdziliśmy, że kupimy sobie hamak. Taki wspólny, podwójny, żebyśmy mogli sobie razem leżeć i chillować. No i zamówiliśmy taki hamak, ale okazało się, że przyszedł pojedynczy, a wcale nie podwójny. Więc jest tylko jeden i w tym roku będziemy kupować chyba kolejny, żebyśmy mogli sobie leżeć wspólnie i stykać się, śmiejemy albo stopami, albo głowami, to zależy. No, ale w każdym razie jest powieszony i można już sobie tutaj chillować i odpoczywać, jak się komuś znudzi, czyli mi, bo Adrian to tutaj grzebie cały czas, a ja lubię sobie poczytać czy poszydełkować, także pokazuję Wam miejsce odpoczynku na Zadupiu. Takich innych przerywników ogrodowych to ja pokazuję Wam teraz moje szydełkowe dzieło. Może to Was nie zainteresuje, ale jestem z siebie dumna, ponieważ to jest mój pierwszy taki większy projekt i właśnie kończę plecy swetra i jeszcze zostaną mi do zrobienia rękawy, także trzymajcie kciuki, na pewno się Wam pochwalę, bo jestem z siebie bardzo dumna. Jadą misie. Co tam wozisz? Kamienie. Przy stojeniaku. Ale się dzisiaj zaczynasz. A po co ci kamienie? Dobra, wszyscy wiedzą. Do bajorka. Znaczy nie do bajorka, do oczka, prawda? Mylą mi się te nazwy. Zobaczcie, jakie piękne i dorodne. Ze sklepu z kamieniami. Oczywiście. No. Zamiast nagrywać, to mi tutaj pomogła, a potem nagrasz, jak już będzie wisieć. To tylko powiem, że zaczynamy akcję wieszania budki i czekaj, rozstawię to może. I zostawię, a najwyżej się wytnie. Trzymaj tą śrubkę. Tam trzymam śrubkę. Będziesz patrzeć, czy... Kurwa, tutaj bita po tym. Tak.
taka robota to nie robota. Teraz tylko tak lekko przytrzymaj. To już powinno wisieć. Daj tę śrubkę. No i po... Mhm. Ale to jest talent, kurwa. Prosto na żmopot. Czekaj. Ała! Czy ja mi się chce iść tędy? Nie, muszę iść naokoło. Chyba jest prosto. Będziesz patrzeć, czy jest prosto. O matko, Adrian biegnie. YMCA. O, biegnij, biegnij. Ręka mnie boli. Wspomniało mi się, że miałem tego nie wieszać przy drodze, bo ptaszki nie lubią czasem. Nie wiem, czy tamten by nie był, czy też jest taki wysoki. Też jest przy drodze. Ty i tak tam nie dosięgnę. I tak tam nie dosięgnę. Wrócę go tutaj. Na razie i pomyślimy co dalej. Może tak wyżej. Łukiem byśmy to podeszli. Z dachu. Teraz nie powinna się już wyjebać. Najpiękniejszy człowiek świata przykręca budkę dla ptaków. Co ty tam gadasz? Nic. Nie ma takich. Widzicie, jak jest piękny? Słyszę. Co? Ja nie jestem głuchy tak jak ty. A co powiedziałam? Nieprawda. Tu mnie słyszeć? Widzieć budkę? Mhm. Widzieć ją dobrze? Tak. Stój już, na gdzie leziesz? Tu. Ty tu stój. Budkę? Tak. Przed brzuchem? Tak. No. Przeniosłem wejście wyżej. Tak jak się to niby robi. Nowe dno. Wyczyszczona ze starego gniazda. Zobaczymy, jak przetrwa sezon. Zrobiliśmy wejście 32 mm, bo taka była otwornica. A chyba powinno być 31 albo 27, jeżeli to była budka typu A. Tego co pamiętam? Ja nie wiem, bo spałam. Ale to jest budka typu U, 21-37. Plany do jej budowy można będzie odnaleźć niedługo w internecie. Dziękuję za uwagę. Uwaga, uwaga. Wiemy, że ta budka jest zła. Dostaliśmy ją i powiesiliśmy ją tutaj blisko nas ze względów sentymentalnych, żeby sobie na nią patrzeć. I przerobiłem ją tylko dlatego, że wziąłem pod uwagę, że niektóre ptaki są porobione i tak spróbują ją zasiedlić. I teraz mają większe szanse na sukces, ale raczej dadzą sobie z nią luz, bo jest ona bardzo blisko nas. A normalne budki będą daleko nas. Dziękuję za uwagę. Idziemy do lasu. Idę zobaczyć w sumie, jak tam się kowalie ogarniają. Bo szczerze mówiąc, to nawet to nie byłam od czasu, kiedy te konwalie sadziłam. Znaczy raz byłam tylko z Adrianem, pokazać mu gdzie rosną. Ale jako świecie nie chce mi się tu wchodzić, jak widzę ile tu skomat. Tutaj są. No te widzę, coś rozgrzebało. Te pierwsze. Tutaj.
No cóż. A te git. Wyglądają spoko całkiem. Wiecie, no jest strasznie gorąco teraz, więc no... Tak to wygląda. Tu posadziliśmy ten czosnek, co kupiliśmy. O, a tu też coś kopało. Z tym, że nie wykopało, ale jest dziura. No, fajnie, fajnie. No, a tu posadziliśmy ten czosnek przy paproci, co kupiliśmy go w Lidlu. Średniego widać. W sensie średnio widać paproć. Ale jeszcze nic nie wyszło. I tu też konwalie, ale to w miarę też rosną. I też coś kopało. Ogólnie wszystko zarosło. Nie ma tam po co chodzić, bo jest pełno komarów. Wiem, że już mówię setny raz chyba o tych komarach. No, ale prawdziwa dżungla. Dobra, wracamy. Powiem wam, że teraz jak jestem popsikana, to jest całkiem znośnie, a w sumie dzisiaj jest więcej takich mini muszek niż komarów. W sensie z ich więcej. No i tam też można sobie iść, tam jest druga ścieżka. Adrian wyciął. W sensie skosił. A tu? Taka jakby łapka. Ale jest tak sucho, że... pewnie nic nie... Z tego nie wiem, gdzie tu widzicie? Wygląda jakby jakaś łapa. Tu. I całkiem spora. Wilk by się tu nam przyplątał? Może nie. Może tylko mi się wydaje. A zaraz ją pokażę. Wiecie, teraz jak jest sucho, to nic nie widać. To jest dobre. Jak był śnieg, to jeszcze po tropach dochodziliśmy. Widziałeś to? Chodź, pokażę ci. Że tam jest chyba łapa odbita na piachu i to taka spora. Na pewno twoja. Zostałam wyśmiana, bo Adrian stwierdził, że to odcisk mojego kalosza. Być może, nie wykluczam. Przyznałam mu rację. Dobra, to był odcisk mojego kalosza. No i tu jest też rozdroża, matko, a tutaj jest dopiero mokro. Człowiek się zapada, jak idzie. O, widzicie? Możecie wybrać albo w lewo, albo w prawo i tak nic tam nie ma. Także nie warto tam iść. Dobra, a teraz jeszcze wyjdziemy poza działkę na chwilę i pokażę wam okolice. A tam chodzi najpiękniejszy człowiek świata. On cały czas chodzi, wiecie? On się nigdy nie zatrzymuje. Robimy zbliżenie. Pokazano fuck you. Widzicie? Oki. Idziemy w tą stronę. No tu jest ogólnie las. Las. Jeszcze więcej lasu. Dużo pokrzyw. I głównie las. Patrzę pod nogi, bo tu kiedyś znaleźliśmy wilczą kupę. Musiał jakoś, nie wiem, przechodzić tędy. Prawdopodobnie. Znaczy się jeszcze tam kawałek dalej. No ale wiecie. To zawsze wilk. Dzisiaj w ogóle bardzo pachnie lasem. Nie wiem, od czego to zależy. Dojdę do zakrętu i zawrócimy zaraz. Fusio. Muchów dużo tu. Jest. O, tutaj jest jakaś łapa na przykład i to wcale nie jest moja łapa. Widzicie? W piachu. Ciężko w piachu znaleźć te łapy. W sensie znaleźć. Oj, tu.
Powiem wam tak, leci prosto. Trochę się naoglądałam filmów o tropach, więc niewykluczone, że jednak te wilki tu gdzieś są w pobliżu. Tu jest polana. No i w sumie tyle. Dobra, wracam się. Nie lubię tu być sama. Przeraża mnie to. Ja jednak, wiecie, nie jestem przyzwyczajona do takich miejsc, bo wychowałam się w mieście normalnie. A las to dla mnie taka nowość. W sensie, wiecie, na chwilę na spacer, spoko. Ale tak normalnie to na co dzień, nie, to nie moja bajka. Zaczynam jeszcze w drugą stronę. Tam słychać? Czy też są jakieś ślady? Też tu w piachu się odbiłam. A teraz to nie wiem w czym, bo w drugą stronę jest jednak bardziej ubita ta ziemia. No dobra. Tu polana naprzeciwko naszej działki. Jest całkiem fajna. Bywają tu różni goście. Dziki były, teraz już nie przychodzą, bo chyba się trochę boją sarny. O, tą sarnę, co kiedyś wam nagrywałam, to właśnie tu była. O, to już jest tak, że nie widać nic, żadnych śladów. Może tam pod drzewami coś będzie. Dzisiaj też widzieliśmy dzięcioła. Znaczy ja widziałam. I wiewióra tu gdzieś sobie latała po tych drzewach. Wyczaiłam kilka gniazd. Także obserwacje przyrodnicze. Ja lubię, mnie zwierzęta fascynują w sumie. I okej. Tu zwykle jest bardziej mokro. I widać te ślady. Tu znalazłam na przykład ślady szopapracza, co ciekawe. Nikt mi nie potrafił odpowiedzieć. Czyje to ślady? Po czym wrzuciłam na jedną grupkę na Facebooku i tam ludzie otwierdzili mnie w przekonaniu, że to szop pracz. Tutaj w tą stronę widok na rów. I zobaczcie, jak to wszystko zarosło. Niedawno tam łaziłam z wami i nic nie widać w sumie. No i co? Tutaj też nie ma żadnych, nawet kopytków nie ma. Nawet kopytków. Ptaków dużo. Sarenki jakieś tam widzieliśmy wczoraj, jak przebiegały przez drogę. No i taka to jest okolica. Z tego miejsca chciałam pozdrowić też panią Irenę, która prosiła o spacer po okolicy. Wiem, że to nie jest jakieś kilometry, to nie są, ale zawsze coś. No i w sumie tyle. Opatrzcie, a tu jest taka wielka dziupla. Ciekawe, czy coś tu mieszka ktoś. Widać to w ogóle? Widać, o tu. Może jakaś sowa? W sumie się tu zatrzymałam, bo te pokrzywy są takie okupczone, że tak powiem. Także ciekawa sprawa. I wracamy powoli do nas. Tam już widać foliak, tylko muszę dojść do bramy. Tutaj mi się nie chce chodzić przez te krzaki. No nie, tam Adrian mnie skosił. No. Nawet jakiś samolot, helikopter, no, co słychać.
tu mam jakąś przelotówę w ogóle, często tutaj latają. No i znowu ta polana. Ta polana fajna, bo wiecie, jest taka przestrzeń przynajmniej. Dobra, to co tutaj, nie? No tu i tu, nie? Gdzie ty wyjeżdżałeś? Nie mogę. Wczoraj byliśmy w sklepie, znaczy w takiej szkółce z drzewami i nie tylko z drzewami. I kupiliśmy dwie doniczki irysów. Takie ładne są, pakowane po cztery. I to ma być niby miks, mają być różne. No zobaczymy, bo tutaj te się jeszcze nie pootwierały, natomiast ten jest bardziej granatowy, a ten jest bardziej fioletowy, także chyba się zgadza. No i teraz będziemy je sadzić tu przy bajorku. Pierwotnie miały być tam, przy oczku, ale że już jest lubin i te żółte, to stwierdziliśmy, że starczy i posadzimy to wszystko tutaj. Więc zaczęliśmy od wyrwania pokrzyw. I teraz Adrian jeszcze kończy, no i teraz będziemy tutaj je sadzić. Albo w sumie niech leci, to najwyżej się przyspieszy. Idę wam pokazać, bo posadziliśmy. Także jeden jest tam. Czekajcie, widać go w ogóle? Powinno być, ale fioletowy, ładny. No i potem powinny być jeszcze chyba, myślę, żółte. Może białe. Zobaczymy, jak rozkwitną. A drugiego Adrian sadzi, więc zaraz będzie. A dzisiaj jest tak pięknie na Zadupiu. Ptaki śpiewają. Słońce świeci, wiatr wieje. Myślałam, szczerze mówiąc, że będzie chłodniej. Ale jest przyjemnie bardzo. Słońce świeciło. Wiatr. Wiał, kwiaty pachły. Pierłem bekon i wyszło. O, a tu jest drugi, widzicie? I w sumie powinny być cztery. Są. A czemu nie powiedziałeś, że tak krzywo wsadziłem? Jak krzywo? No dobrze wsadziłeś. Jak dobrze. Mnie się tak podoba. Jakieś poprzechylane są. To jest wyższa szkoła jazdy, żeby tam wejść, bo wszystko się zapada przy tym bajorku. Ale ogólnie powiem wam, że jest super, bo wyszło takie bardzo naturalne. No i też fajnie rosną te rośliny, co Adrian zamówił i o których jest film, nie? Także naprawdę... Pokaż, jak ta nie zapominajka zakwitła. Bardzo się cieszymy, tak. A ja nie wiem, czy już jej nie pokazywałam. Piękna, która zakwitła właśnie. O, dzisiaj już trochę więcej kwiatów ma. Otwartych widzę. Jest naprawdę boska. No, ale kwitnie tak jak w sumie ma takie same kwiaty jak ta zwykła polna, czy jak ona się tam nazywa. Jest świetna. No i w ogóle mi się strasznie to bajorko podoba. Teraz jeszcze jak tu będą te irysy, to w ogóle fajnie. No i wczoraj się zastanawialiśmy, jaki kolor wybrać, bo można było wybrać te jednokolorowe, w sensie
wszystkie jakby na przykład fioletowe albo coś. I no i stwierdziliśmy, że ten miks będzie fajny. My lubimy, jak jest tak kolorowo i pstrokato. Poza tym tu też miał być taki zamysł tego cottage garden, także wiejski ogród. I mam nadzieję, że nam się to uda, bo ja jestem na przykład w takich ogrodach zakochana. No i fajnie, bo Adrianowi też się to podoba. Zaczynamy z misją. Jedzie siłacz. I idziemy. Szybki rzut okiem na łąkę. I lecimy. Pokazuję na niego? Mhm. Nie, jest tu bardziej. Otóż po co zakopaliśmy słupek w lesie? Tam jest granica działki. A tutaj jest droga, która powinna być tam między tamtymi dwoma słupkami. Ale majstry się nie przejmowały i droga jest tu. Nie będziemy zagradzać tej drogi, bo nie jesteśmy chujami, ale użyjemy sobie tego słupka, żeby rozciągnąć sznurek i ogrodzenie zrobić w miarę, w linii, w miarę. Idziemy do następnego. Ja się już zmęczyłam. Tak. Młoda zawsze tak intensywnie stoi za kamerą, że się od razu męczy. Pomagałam ci chwilę. No już zgadz. Została tam. O matko, a my jesteśmy tu. Tam, gdzie stoi taczka, mniej więcej powinna się kończyć działka. Ale się kończy tu. Prawda? Tak. Działka powinna się kończyć tam, gdzie się rowy potykają. A widać, z rowami poszło tak samo dobrze jak z drogą. Jak nie lepiej. No. Także taka sytuacja. Musieliśmy przejść przez rowek, w którym nie ma wody. Właśnie. No i tak. Dziura. Tu jeszcze malowanie następuje, żeby ładnie to wyglądało. Pan zadupiasty maluje znak na zadupiu. Nie wizywam się. Zadupiasty? No, żeby do nazwy pasowało. Dziś żegnamy się z wami na tym samym tle, na którym się witaliśmy. Co chcesz powiedzieć? Do widzenia. Pa! No i pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie.